Znajdujemy się w małym kościele nad rzeką. To zabytkowy kościół pochodzący z 1852 roku i posiada równie ciekawe organy. Może zdejmę tę lampkę, będzie, proszę Państwa, lepiej. Teraz w okresie, w którym mam ograniczone poruszanie się, a po drugie, w którym i kościoły również powoli po prostu przestają przyjmować wiernych, nadchodzi czas do tego, aby na przykład zająć się instrumentami. Bardzo często bywa i tak, że organy to ostatnie miejsce, gdzie pada księżowskie oko. Nieco inaczej jest chociażby w małym kościele nad Parsentum, gdzie jest okazja trochę bliżej przyjrzeć się temu instrumentowi. Tak więc zobaczmy, co mu dolega. Organy w małym kościele nad rzeką to organy pneumatyczne, zbudowane w latach 60. w warsztacie mistrza Ryszarda Plenikowskiego w Kartuzach. Miałem okazję spotkać tego człowieka, nie żyje już niestety, a zajmował się m.in. renowacją częściową organów w katedrze w Kołobrzegu. Ten instrument został zbudowany na bazie jakiegoś instrumentu, który musiał tutaj znajdować się przed wojną, dlatego że w dokumentach znajdują się informacje dotyczące tego, że blacha, która została przeznaczona na dach, ostatecznie została wykorzystana właśnie do budowy tego instrumentu. Jest już pani Magda, tak więc pokażę Państwu, jak wygląda strojenie instrumentu, jak się to robi. Jesteśmy w tej chwili w środku i za chwilkę będziecie mogli Państwo zobaczyć, jak wyglądają te organy wewnątrz, czyli coś, co jest niedostępne dla wszystkich słuchaczy czy wiernych, którzy przychodzą na co dzień do kościoła. Tak wygląda prospekt organowy, a za nim piszczałki. Mówiąc szczerze, nie wiem, ile ich tu jest, musiałbym policzyć. Tak wyglądają piszczałki pierwszego manuału, a za nami są jeszcze piszczałki widoczne w specjalnej szafie, tak zwanym cfelwerku. To się ładnie otwiera i w ten sposób organy grają, proszę Państwa, głośniej albo ciszej. Tak to wygląda. A my w tej chwili spróbujemy podstroić organy. To poprosimy C. Dobra? Tak, proszę Państwa, wszystkie te piszczałki trzeba po prostu nastroić. No, inaczej się tego po prostu zrobić nie da, tak więc sporo pracy jeszcze przed nami. Proszę Państwa, to co mogą te organy, nie brzmią jeszcze najlepiej. Wiele rzeczy, które tutaj wokół nich się po prostu dzieje, wyglądało w ten sposób, że coś się zepsuło, coś wyłączyliśmy, coś odkręciliśmy, coś się zakręciliśmy. Sporo jeszcze pracy przed nami, naprawdę sporo.